Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 10. odcinek z Gotika 2 Noc Kruka. W końcu 10. odcinek. A w tym 10. odcinku co dzisiaj będziemy robić? Tak, dzisiaj będziemy się zajmować sprawą odnośną przyjęcia nas jako nowicjuszy w klasztorze magów ognia. Dlatego też idziemy do Martwej Harpii, o której nam powiedział Daron, w której jest knajpa Martwa Harpia koło gospody Orlana, żebyśmy sobie pogadali z tym z ludźmi na temat tego posążku, może będą o czymś wiedzieć. Tak chyba będzie najlepiej, dlatego w końcu ruszamy. O, roślinka, zbiorę sobie ją. Kolejna roślinka. Warto zbierać roślinki, są przydatne. Tu już powybijałem wszystko, zresztą jak używałem tego teleportu, to drogę mam oczyszczoną praktycznie, więc jestem bezpieczny póki co. Póki co jestem bezpieczny. A, gierka mi w końcu przyszła, jeżeli wiecie, na jaką macie na myśli. Gra Risen, też produkcji Pyranabytes, i obiecuję, że nie wiem kiedy, ale zacznę robić z tego serię. Może w sobotę zrobię serię z Risen. Zobaczymy, powiem wam szczerze. Bo tu jeszcze nic nie jest przesądzone, a wszystko może być możliwe. Tu mamy tego gościa, siedzi sobie tam. A niech sobie siedzi. My idziemy do gospody Orlana. O, tu już mamy chyba tą gospodę, bo to jest chyba jedyna chałupka. Tu mamy do klasztoru, ale jeszcze nie będziemy się nawet szykować. Tam do majątku ziemskiego, czyli do Onara. O, tam mamy pirata. Idziemy sobie z nim pogadać. Patrzcie, kogo my tu mamy. Nasz pastuch. Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. O, super. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. Nie znam nikogo, kto pasowałby do tego opisu. Powinieneś znać. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Trzymam się od tego. Dobra. Myślisz, złoto? Wszyscy chcemy złota. Właśnie. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? Sądząc po twoim wyglądzie, wydasz je na wódkę albo przepuścisz w burdelu. A ty masz pewnie lepszy plan, co? Gdybyś wiedział, co osiągnąłem, to ze strachu wlazłbyś pod kamień. Więc przestań mleć ozorem, bo będę musiał zamknąć ci buźkę. O stary, nie denerwuj mnie nawet. W mieście nie było żadnych handlarzy bronią? Chyba żartujesz. Mają tylko jakieś śmieci. Oto 10 złotych monet. Ty biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Aha. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Oczko, no to idziemy do tej twojej jaskini. Chodźmy do twojej jaskini. Ruszajmy. Okej, i jedziemy. O, i super, zaczynamy już pierwszą wycieczkę. Już tak 3-4 minuty zaczynamy nagrać mniej więcej. Idziemy od razu za nim, nic nie będę po drodze zbierał. Ewentualnie coś zabijemy z Gregiem. Wyjmę łuk. Słaby łuk, ale zawsze coś. O, sobie poradził, ale tak na wszelki wypadek mu pomogłem, jakbym miał naprawdę coś mu się stać. Ale przecież to pirat.
Dla niego to żaden problem. No i jesteśmy w tej jaskini. Patrz, mój przyjacielu. Oto ta jaskinia. Tu masz Kilof. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku. Miejsce oznaczyłem krzyżykiem. Okay. Na co czekasz? Właź do środka i przynieś moje błyskotki. A co z tobą? Ktoś musi pilnować tyłów. A teraz właź do środka. Dobra, spokojnie. Zapiszemy, oczywiście. Żeby nie było. No i zobaczmy, jaki ja mam ekwipunek, bo wiem, że jest marnie. Bardzo marnie. A chociaż nie wiem. Może... O! Weźmiemy naszego ognika w podróż. On pewnie też jest dobry i by mi pomógł. Coś jeszcze? Nie sądzę. O, sorry, Greg, nie chciałem się walnąć. Kurde, ale się pamiętają tego. Jedna bestia mniej. Stary, nie chcę cię obrazić, ale kradniesz mi fragi. A mnie też zależy na nabijaniu levela. Więc stary, no nie przesadzaj. Niczego tu nie znajdę. Chwileczkę, muszę jeszcze rozmoczyć ten amulet. Dobra. Okej. Ale dużo to mi nie zabierają HP. Myślałem, że będą więcej zabierać. Dobra. Najpierw do tej jaskini idziemy. Słaba celność jeszcze u mnie jest. Kurde, strzały tylko marnuję. Chwileczkę. Może jakiś czar? O, jest. No to teraz mnie zaatakują w takim stadzie, że mogę oberwać nieźle przez to. Odłóż broń! Ło! Ło! Stary. Jedna bestia mniej. Ratujesz mi jednak dupę. Bo gdyby nie ty, to ja może jeszcze bym padł. Ale no dobra, dzięki jednak. Bez takiego pirata to ja bym nie dał rady jednak, że... Nie no, stary, dzięki, jednak warty jesteś uwagi. Nie ma czego rozumieć. Dobra, przeszukaliśmy wszystko i wszystkich. Tu jeszcze czarny goblin. Dobra. Jednak jego pomoc jest nieoceniona. Niczego tu nie znajdę. Więc on tutaj może być dobrą ręką. Jeżeli chodzi o wrogów. Tu jest ten goblin, którego ubiłem. Sam. Jakiś czary. O, lodową strzałę jeszcze mamy, to możemy wykorzystać. O, podziałało. O kurde, drugi goblin. Dobra. Wypijamy mikstury. Tudzież jeszcze możemy zjeść ser. I kiełbaskę. Dobra. Jakoś sobie dajemy radę, ale nadal mi idzie słabiutko, jeżeli chodzi o siłę. Ale no wiecie, ja chcę w końcu iść na maga, więc wiecie. Nie będę się tutaj prosił o jakąś wysoką siłę. Bardziej się chyba jednak skupię na magii. O, proszę. I kop, Bezio. Kop. Ach, sądzę, że o, coś się znalazło. Mieszek. To fajnie. Tutaj jeszcze ten goblin, którego ubiłem. Dobra. No to idziemy. Mamy ten jego skórzany mieszek. Chyba o złoto mu tylko chodziło, nie? Czyż nie? O tak. Czemu tak długo cię nie było? Znalazłeś coś? Tak.
Wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją. Proszę. Dobrze. To znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydajesz. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach, a ty je dla mnie znajdziesz. Dobra. Na małym jeziorze z dwoma wodospadami jest wysepka. Tam powinna być moja skrytka. Na płaskowyżu znajdziesz dwa kolejne miejsca, w których coś zakopałem. Pierwsze miejsce leży za tamtą farmą, a drugie w pobliżu wejścia na przełęcz przy wodospadzie. Są tam schody prowadzące z pól do Onara. U podnóży schodów jest wgłębienie, a w nim kolejne miejsce. Będę na ciebie czekać na rozdrożu pomiędzy polami tego bogatego farmera. Nie zawiedź mnie, bo będziesz tego żałował, jasne? No dobrze, dobrze. No to już jeden skarb od tego całego kolesia. Grega mamy tu niedaleko, dokładnie tam, gdzie jest ta skała. Taka duża. To się przejdziemy. Tylko będę miał towarzystwo. Więc to towarzystwo tu wybijemy. A, nie boję się tego towarzystwa. Ono nie jest takie groźne. Spokojnie. O, niczego tu nie znajdę. Jak to... Co ty... O, proszę, to. O, wybijał krwiopijcę i wybija je dalej. No to dobrze. Jest z niego przynajmniej jakiś pożytek. Ładnie dostaje, jak słyszę. Dobra. O, jest tutaj. Tylko tych dwóch wodospadów. Dobra, pod farmą tego... jakąś farmą tam, ale tam jest topielec. A ja chyba jeszcze z topielcami nie miałem do czynienia. Kurde, się boję już. Jakby tak mógł oberwać. Kurde, musiałbym mieć lepszą celność. Chwileczkę. Nie tędy droga. Mogę ci opowiedzieć. Czekajcie, zapiszę znowu. Ale wiem, że ten topielec mnie szybko wykończy. O, to są jakieś grzyby. Pozbieramy. Się przydadzą. O, proszę. O, dobra. Ryzykujemy, chociaż wiem, że zginę. To ja tego mogę być pewny. Już czekaj. Już widzę tego topielca. No, tam mam. Goni nas, dobrze. Okej. O kurde, go dogania, dogania. Shit! To tylko plotki. A dobrze, oni nam tu już pomogą. Alarm! Jedna bestia mniej! O dobra, udało mi się. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. Tu masz rację. Tak, koleś. Po latach uczysz się wyłapywać takie rzeczy. Tutaj często walczymy z orkami. Albo ze strażnikami z miasta. Strasznie uparte z nich gnojki. Miło. Imponujące. To nasza branża, mały. Robimy nawet broń i pancerze. Codziennie zmagamy się ze śmiercią. Ale taki wiejski kmiot jak ty nie może o tym wiedzieć. Jasne. Jak chcesz. Ruszaj się, mięczaku. Ach, ja bym ci pokazał tego mięczaka stary. Nic tu nie ma. Naprawdę tak powiedział. Ale nie będę się w tą tak. Nie mam czasu na takie rzeczy. Przeszukamy tu chałupę. Naprawdę w tym wierzysz?
Co jest? Co tam robiłeś, co? O kurde. Koleś mnie zaraz nakopie. Stary, nie możemy jakąś taryfę ulgową założyć? Człowieku. Jeszcze cię dorwę! O, stary jeszcze nam pomoże zabić dzików. Dobra, niech się zmaga z dzikami. A ja idę po ten skarb. Chociaż miałem się dzisiaj czymś innym zająć, ale... No, możemy jeszcze temu piratowi pomóc, no. W sumie. Co mi tam? A czekaj! Byłem w tej jaskini i tam... Była jeszcze jedno przejście, to... Zaraz się tam wrócimy do niej. Właśnie tak nie ogarnąłem kompletnie tego. Teraz bierzemy sobie tutaj z pól roślin. O dobra, już możemy kopać. No i kopiemy. Ach, skórzany mieszek. Coś znalazłem. Dobra, kolejny skórzany mieszek. Ze złotem. Dobra, ja się jeszcze wrócę do tej jaskini i będę musiał poubijać trochę tych goblinów. A jak je poubijam, to pójdę potem oddać posążek temu Daronowi i pójdziemy... Nie wiem, chyba zakończymy odcinek, bo dzisiaj chcę zrobić taki krótszy. Ale zobaczymy, może tak 25 minut do 30. Ja się wracam teraz do tej jaskini. Tej, co już byłem tam i tam do tego drugiego tunelu, bo tam nie byłem jeszcze. Tam chyba może coś być, bo koleś mówił, że gobliny, a gobliny są tutaj, więc tutaj najprawdopodobniej będzie posążek. Kurde. O Jezu, o, ale już mi tutaj kokszą. Małe koksy. No, come on. Kurde, stary! Ej, stary, jakoś inaczej to możemy załatwić. Nie musisz mnie wykańczać. Ło! Kurde, to był cios poniżej pasa. Ale się udało, to najważniejsze. Bo bym tego nie przetrwał. Dobra. Okej. Pięknie. Jeszcze muszę resztę wybić. No to nie koniec tego. Więc jeszcze troszeczkę pożyjemy. O kurde. Wyciągaj to! O kurde, ten to już naprawdę pocisnęcił mnie. Ja walę, uciekam przed goblinami, no co za wstyd. Dobra, fajnie mi to idzie. Nie może do mnie doskoczyć mały smykuś. No przykro mi, że zginął, ale nie mogę dopuścić do tego, żebym ja zginął. Jest! Cenny posążek i nosa. Pięknie. Udało się. Teraz wypijamy miksturki. Drugą też, a nie może w sumie z nim chwasta. O, smaczne. Idziemy teraz do tego całego maga ognia. I oddajmy mu ten posążek i możemy się od razu przejść do klasztoru, albo możemy jeszcze szukać tych cennych rzeczy, ale to raczej może później. To teraz przejdziemy się do miasta, oddamy ten posążek Daronowi, pewnie będzie zadowolony i od razu nas puści do klasztoru jako nowicjusz, więc ja bym bardziej się wziął za klasztor. No. Więc idziemy sobie spokojnie na lajciku do miasta. Spokojnie.
O, już prawie 20 minut. Jeszcze troszeczkę. Zdążę do miasta. Jeszcze sobie zakupię trochę strzałek, żebym miał jakiś zapas. Broń powinienem sobie jeszcze jakąś fajną kupić. Ale ja przecież nie pakuję siły w tym problem. Ale co z tego? Przecież w końcu nie musimy walczyć bronią, wręcz możemy dystansowo atakować albo magią. Magia też dobra jest. Więc wiecie, jakoś się rozwiniemy spokojnie. Przyjdzie czas, to naprawdę będziemy każdego kopać na tyle hitów, ile powinniśmy. Bo teraz to jesteśmy mięczaki, tak jak to powiedział jeden z najemników. Lepiej z nim nie zadzierałem, ale bo wiecie, by nas skopał, no i by nas jeszcze wyśmiał. A tak to przynajmniej z godnością, żeśmy się odzywali do tego kolesia. Dobra, jesteśmy już nieopodal miasta. I teraz idziemy porozmawiać z tym magiem na temat tego posążka. Stój! O co chodzi? Już ty wiesz o co, nawet aż za dobrze. Co, jak? Nie potrzebujemy tu żadnych brudnych złodziei. A dlaczego mielibyśmy cię wpuścić? Masz tu 100 sztuk złota i wpuść mnie. 100 sztuk złota, powiadasz. W porządku, możesz wejść. I od razu idź do André. Mówię poważnie, inaczej następnym razem naliczę ci kolejne 100. What? A co ja ci złego zrobiłem, Kolo? O cholera, pewnie musieli się już skapnąć, że mi naukradałem rzeczy. Masz tu posążek. Udało mi się odnaleźć twój posążek. Chwała Inosowi. Co z nim teraz zrobisz? Ja? Nic. Mam przez niego tylko same kłopoty. Ty natomiast zaniesiesz go dla mnie do klasztoru. Super. Rzecz jasna, do środka zostaniesz wpuszczony tylko wtedy, gdy poprzysięgniesz całe życie wiernie służyć klasztorowi. No tak. Jestem jednak pewien, że pragnąc mi pomóc, zdecydujesz się na ten krok. Mam rację? Niech Inos będzie z tobą. Dziękuję. Mój synu. Dzięki, stary. Dobra, pędzimy do klasztoru. Nie, no super, ale co ja wam zrobiłem u licha? No nie, no przez nich musiałem zapłacić 100 sztuk złota, żeby mnie puścili. O, rany. O Boże, Bożenko. A wiecie co? Ja może użyję tego teleportu. Będę miał skrót przynajmniej. Co mi tam? Użyję skrótu. Hech. O tak, tutaj jest ta jaskinia, w której jest ten teleport. Tam był ork i wilk. O proszę. Geronimo! Jebut, udało się. Dobra. Idziemy. No i pięknie, już żeśmy szybko dotarli. Teraz idziemy do klasztoru. No i mamy szybszą drogę, co najważniejsze. Więc szybciej dotrzemy do klasztoru. O, roślinki trzeba zbierać, bo one są potrzebne, żeby zdrowo rosnąć. No wiecie, bo inaczej nie będzie z tego ciekawe zakończenie tego. Bo inaczej bym nie uzdrawiałby się, nie używałbym many, a tak to mi potrzebne teraz będą rośliny. Teraz coś chyba będzie, jest. Come on, zapraszam. Jep, dobra, poszło, wszystko poszło. Czekamy teraz na kolejnych wrogów. O kurde, ścierwojad. Teraz. O, tak sobie wejdziemy. Nie wejdziesz tu. O tak. Ładnie cię skopałem. Pszczurze ty, lądowy. Tu jesteś. Trzeba cię przeszukać. Kolejny szczur. Dwa kolejne szczury, przepraszam. Ło! To coś mnie ugryzło.
Coś mnie ugryzło, chapnęło, kurde. Astro, astro. Dobra. Spadaj. O tak. Słodziutko, padacie. Idziemy sobie. Powoli się ciemno robi. Jak już chyba zauważyliście. Wolna bestia. O, tu jest jakiś mak ognia. Porozmawiamy sobie z nim jeszcze. Hej, ty! O, może mi da wskazówkę. Niech Inos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić, wędrowcze? Wędrowcze, tak, dziękuję, że mnie tak nazywasz. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Ta ścieżka zaprowadzi cię prosto do klasztoru magów ognia. Jednak wstęp tam mają tylko słudzy Inosa. Okej. Okay. Jeśli chcesz zostać przyjęty jako nowicjusz, musisz przynieść owce. Ja nic nie muszę, ja już zrobiłem co trzeba. 1000 sztuk złota. Powiedział tak. I 1000 sztuk złota. A teraz błogosławię. Błogosławię cię w imieniu Inosa. Niechaj ogień naszego Pana zawsze płonie w twym sercu, aby dawać ci siłę do postępowania zgodnie z jego naukami. Dziękuję. Niechaj Inos zawsze macie w swojej opiece. Dziękuję. Dziękuję. Dobra. To może coś zjem. O, to mogę zjeść. Czemu by nie? Idziemy do tego klasztoru. Przejdę się skrótem chociażby nawet. Ja już pomijam te ścierwa. Idą za mną? Nie. Założę sobie pochodnie. Pochodnia. A proszę, idziemy. Aż się czuję epicko. Za chwilę zakończymy odcinek. Tylko pójdziemy do tego klasztoru. Przyjmą nas z otwartymi rękoma. Bo znalazłem ich posążek. Witaj w klasztorze Inosa, nieznajomy. Dzień dobry. Jestem brat Pedro, pokorny sługa Inosa i odźwierny świętego klasztoru. No, witam. Co cię do nas sprowadza? Tak, chcę się dostać. Chcę się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Inosa mogą wejść do środka. A chcesz tą pochodnią? Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych kapliczek. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. A, bandyci, potwory, super cisza. Co mam zrobić, żeby przyjęto mnie do klasztoru? Jeśli chcesz dołączyć do bractwa Inosa, musisz poznać reguły klasztoru i wiernie ich przestrzegać. Mhm. Wymagamy ponadto od każdego nowicjusza daniny na rzecz Inosa, owcy i 1000 sztuk złota. To dużo pieniędzy. To znak, że rozpoczynasz nowe życie jako sługa Inosa. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie twoje grzechy zostaną ci wybaczone. Wow, ale pamiętaj, sługą Inosa zostaje się na całe życie. Okej. Jakich reguł przestrzegają słudzy Inosa? No. Inos jest Bogiem prawdy i sprawiedliwości. Dlatego pod żadnym pozorem nie wolno nam oszukiwać i łamać prawa. Wystąpienie przeciwko któremuś z braci lub okradanie klasztoru jest karane z całą surowością. Inos jest także Bogiem władzy i ognia. Jako nowicjusz musisz okazywać szacunek i posłuszeństwo wszystkim magom ognia. Rozumiem. Co więcej, obowiązkiem każdego nowicjusza jest praca w klasztorze dla dobra całej społeczności. Jeśli jesteś gotów przestrzegać tych zasad i złożysz odpowiednią ofiarę, możesz zostać przyjęty do klasztoru jako nowicjusz. Mam tu posążek. Jak sądzę, powinien się on znaleźć w klasztorze. Mogę teraz przejść? W tych wyjątkowych okolicznościach masz zgodę na zostanie nowicjuszem. Super. Chcę zostać nowicjuszem. Na pewno tego właśnie pragniesz? Wiedz, że wybór ścieżki rozwoju jest ostateczny i nie będziesz go mógł zmienić. Jasne. Tak. Tak. Chcę poświęcić swoje życie służbie Inosowi. Zatem witaj wśród nas, bracie. Oto klucz do bramy klasztoru. Teraz musisz dobrowolnie otworzyć te odrzwia i przekroczyć próg. Od dziś jesteś nowicjuszem. Jest, mamy szatę. Noś tą szatę, by wszyscy wiedzieli, że jesteś jednym z nas. W środku zgłoś się do Parlana. Mhm.
Od dziś on będzie się tobą opiekował. Jasne. Czy moje występki zostaną mi zapomniane? Jeszcze nie. Porozmawiaj z mistrzem Parlanem. On udzieli ci błogosławieństwa i oczyści z grzechów. Super. Voila! I teraz wyglądamy jak nowicjusze. Dlatego zakończymy już ten odcinek z naszym bratem Pedro, bo tak, bo teraz jesteśmy braćmi dla niego. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się spodobał. A jak tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się z wami już tutaj żegnam. Z tej strony był Scorpio. I trzymajcie się. Na razie, do następnego odcinka.